Warunkiem bezpieczeństwa energetycznego Polski i skutecznego rozwoju naszego kraju jest tania energia z węgla brunatnego i kamiennego, podkreślał podczas konferencji zorganizowanej dziś w Rogowcu szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Minister odniósł się także do odkrywki Złoczew, zaznaczając, że to ostatni dzwonek na inwestycje w węgiel brunatny i kamienny. Od tego zależy suwerenność Polski. Jest to nas jako Solidarnej Polski świadomy wybór i pewien symboliczny, wymowny gest w związku z jutrzejszą Radą Ministrów, która będzie zajmowała się dokumentem określającym rozwój energetyki Polski na kolejne długie lata. Otóż Solidarna Polska od wielu lat wskazuje, że warunkiem bezpieczeństwa energetycznego Polski, warunkiem skutecznego rozwoju naszego kraju jest tania energia z węgla brunatnego i z węgla kamiennego. Rozwój wydarzeń za naszą wschodnią granicą dowiódł w sposób nie budzący żadnych wątpliwości, iż nasze postulaty były słuszne. Rzeczywistość się potwierdziła. Jakże wymownie odczuli je Polacy w swoich kieszeniach, kiedy schładzanie górnictwa, jego powolna likwidacja przez kolejne rządy doprowadziły do sytuacji, w której w Polsce w przededniu zimy zabrakło węgla. Ten węgiel musiał być sprowadzany z całego świata, z egzotycznych czasami miejsc, tylko po to, by zapewnić Polakom ciepło w okresie grzewczym, ale ten węgiel kosztował nas 2, 3, 4 razy więcej niż ten, który wydobywa się w polskich kopalniach. Ten prąd, który pochodzi z węgla zakupywanego poza granicą Polski, jest też dużo droższy niż ten, który może pochodzić z węgla wydobywanego w naszym kraju. Tak węgla brunatnego, jak węgla kamiennego. Polska ma wielkie bogactwo, które daje nam gwarancję niezależności energetycznej i gwarancję najtańszego prądu. Jest mitem, że prąd z wiatraków czy prąd z fotowoltaiki jest prądem tańszym od prądu z węgla. To jest prąd dużo droższy. On może funkcjonować, konkurować na rynku z prądem produkowanym z węgla tylko dlatego, że są ogromne dotacje, ingerencje ze strony Unii Europejskiej i państwa polskiego wymuszone przez Unię Europejską. Nie możemy zamykać oczu na to, co spotkało Polaków w ostatnim okresie, na te gwałtowne podwyżki cen prądu. Musimy wyciągnąć z tego wnioski. Dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj wspólnie z związkami zawodowymi, wspólnie z panem przewodniczącym Olejnikiem i wszystkimi tymi ludźmi, którzy reprezentują interesy polskiej branży górniczej, energetycznej, by jednym wspólnym głosem powiedzieć: nie zgadzamy się na dalszą likwidację polskiego górnictwa, czy to górnictwa węgla brunatnego, czy to górnictwa węgla kamiennego. Domagamy się realnych inwestycji państwa w ten sektor, ponieważ to gwarantuje nam bezpieczeństwo energetyczne, naszą suwerenność energetyczną i gwarantuje najtańszy prąd dla Polaków, a tym samym daje przewagę polskiej gospodarce, przewagę konkurencyjną. Interesy Niemiec, interesy Rosji, interesy ośrodków, które postawiły na gaz czy na wiatraki, nie mogą brać góry nad polskimi interesami. Uważamy, że owszem, można i powinno się również rozwijać inne źródła energii w ramach miksu energetycznego, ale stabilne. Będzie o tym mówił pan Janusz Kowalski, który zajmuje się tego rodzaju formami rozwoju polskiej energetyki, która jest korzystna z ekonomicznego punktu widzenia i też gwarantuje pewien element miksu energetycznego, dający wartość dodaną dla polskich przedsiębiorców, polskich rolników i dający też w miarę tani prąd. Ale to, co jest naszym głównym przesłaniem i dlatego tu dzisiaj jesteśmy, to zdecydowana wola kontynuacji inwestycji. Węgiel brunatny, węgiel kamienny. Chcemy jutro, złożymy do dokumentu rządowego wnioski, aby rząd zdecydował się na inwestycje w złoże w Złoczewie. To jest niezwykle ważne, aby w ten sposób dawać perspektywę rozwoju polskiej energetyki opartej o węgiel brunatny. Po tyle dniu zapraszam do obejrzenia całej konferencji prasowej.